Ja osobiście częściej gram w autoscrolle, jakoś bardziej satysfakcjonujący gameplay dla mnie. Gameplay? Moim zdaniem jest dużo większa satysfakcja z przejścia poziomu rzeczywiście, ale gameplay? Tam nie ma gameplayu, wciskasz spację. O Jezu, ale obraziłem teraz wszystkich. No cześć, witam w kolejnym odcinku z Gravity chciałem powiedzieć. Ja cię sunę, Gravity Rush zamiast Geometry Dash, świetnie. Siemano, cześć, witam w kolejnym odcinku Geometry Dash. Tym razem mapa Speedtech, kolejna z map poleconych przez was właśnie na YouTubie. Także dla tych z was, którzy oglądają to na YouTubie, to od was. Tutaj oczywiście standardowo podsyłam komentarz człowieka, który taką mapkę mi podrzucił. Speedtech, Hard Demon. Ostatnio dobrze się bawiłem w Hard Demonie, zobaczymy jak będzie tym razem. Sprawdźmy to. Tak mi się pomyliły właśnie nazwy mapy, nie? Geometry Grasz. Przejęzyczyłem zamiast Dasz mówił Grasz. Ale ja nie mogę mówić Gravity Rush, bo Gravity Rush ma, to jest gra o tym tytule. Nawet ma chyba kilka sequeli. Fajna swoją drogą całkiem. No tak, to miałem do czynienia wcześniej z czymś podobnym. Bardzo fajna stylistyka tej mapy. Rozumiem, że muszę bardzo szybko kliknąć jeszcze raz, tak? Żeby to miało sens. No bo to powinno mnie wybić dalej, nie? Szybciej. Szybciej! Tak. Tak, tak, rozumiem. Gentler! Co tam, Wilgax? Zawsze lubię się dowiadywać rzeczy. Okej. Działa full wersja. Chcesz? Oczywiście. Mówimy o Warblade'zie, tak? To jest prawo. Aha, muszę wciskać. O kurde, to będzie trudne. Dobra, widzę już, że będę grał na klawiaturze, bo robienie wciskanie w taki sposób jest skrajnie niemożliwe na padzie. No, działa. O, udało się. Ale zrobiłem to tak bardzo przez przypadek, że chcę jeszcze raz. Czy ja rozumiem, tylko właśnie mam problem z tym, żeby to zrobić dobrze. Dobra. Okej. I weź to na czas, rób masakrę. Kurde. Moje 30-letnie palce nie potrafią tak szybko klikać przycisków. Patrzyłem na ten. Jak daszujesz i najedziesz na orbę, automatycznie się kliknie. Aha! A jednak nie. Nie, nie, nie. Muszę kliknąć dwa razy. No, w lewo po prostu trzymaj. Po co ci to? Skręt w prawo. Po co ci to? Po co? W innym levelu tak było. Ach. No niestety tutaj nie ma tej wygody. No byłoby to bardzo wygodne, ale niestety
Nie ma tu takiej możliwości. Okej. Okay. Czy muszę przytrzymać się dłużej? Nie. Muszę wyskoczyć maksymalnie od razu. Aha. Dobra, kumam. Dobra, fajnie. What the fuck? Co tam się grawitacja zmieniła w międzyczasie? A, niebieski przecież zmienia grawitację, no. Zero IQ po prostu. Może masz cheaty? Niebo teraz nagle nie działa. Mandela efekt. Ty, to już praktycznie jest autoscroll, halo? Nie można tak. I tak muszę trzymać cały czas... I tak muszę trzymać cały czas przycisk wciśnięty. No, źle, jeszcze raz. Ach. No co jest? Dawaj! Ajajaj, nie. Jeszcze raz. Co? A, wcisnąłem spację niepotrzebnie. Dobra, okej. Okay. A, znowu niepotrzebnie wcisnąłem spację. Ale fajnie wiedzieć, że tu nie muszę już wciskać spacji. A, tu już powinienem. A, może mi nie starczyć potem speeda. Dobra, okej, okay, kumam. Losowo działa. To ja wolę nie polegać na losowości, bo się będę frustrował. Za słabo. Szybciej! Szybciej! Boję się tego, no boję się, no. Nie złapałem jednego po drodze i to chyba dlatego się zepsuło. Jeszcze raz. Wyjdzie. Kurde, mol, no dam radę w którymś razie. Za którymś razem. Kurde, mol, no. Jestem momentami tak blisko i tak mnie to frustruje. Już wiedziałem, że nie trafiłem. Bo to jest ten problem, że na całej odległości trzeba klikać dokładnie w momentach, jak dochodzę do kontaktu z powierzchnią. A tylko w tym jednym... Nie! Hamulec tu jeszcze trzeba dlaczego ja o tym nie pomyślałem wcześniej? One eternity later. No ale ten fragment gry jest dla mnie jak autoscroll, dlatego są dla mnie takie problematyczne. Bo on działa... Właśnie. Także i tak muszę cały czas trzymać strzałkę w prawo, więc nie mam kompletnie kontroli nad postacią w przestrzeni. Nice. Dobra, niektóre rzeczy się łatwiej robi na strzałkach, więc zrobiłem to na strzałkach. Okej, czyli tu się bawimy w Celeste. Muszę po prostu w dobrym momencie to kliknąć, żeby mnie wystrzeliło. No. Dobra, kwadracie, co ty robisz? Jebać fake, lepszy oryginał. Znaczy, wiem, że mogę się tam odbić, aha. O nie, muszę wrócić, o nie! To będzie wesołe, ja... Dobra.
To się włącza z po... Tak, wiem, że tak już właśnie udało mi się ogarnąć, że mogę to zrobić bez tego wspinania. Kurde. Przejmujesz to strzelając tą samą bronią co ty, no. Tak, to prawda, to jest zabawne. 10 na 10. No, czemu teraz nagle przestaje robić to dobrze? No. No. Dobra. Tam muszę doskoczyć, nie? No. Nice. Okej. Nice. ale w Celeste robiło się dokładnie ten sam typ ruchu, czytaj. Ruchoma platforma, trzeba było odskoczyć, jakby się od niej odbić jeszcze, robiąc dash w lewy dolny, w sensie po skosie w dół, tak żeby nadać sobie prędkość. To jest dokładnie ten sam styl. Rozwaliłem bossa jego armią, wziąłem dwóch i zanim się pojawił, patrzę, perfect bonus. Z geometrii dasza z się. Kurde. O matko. Kurde. Porównuję wszystko, no może nie wszystko porównuję do Celeste, ale te mechaniki, które są podobne, no to absolutnie tak. Gdyby były jakieś mechaniki Hollow Knighta podobne, tak jak były w Path of Pain, no to porównałbym do Hollow Knighta. Tymczasem jest to mechanika typowo... Aha, dobra, włamać się jak najwyżej, żeby się rozpędzić i skoczyć w lewo. Typowo z Celeste. No, boję się. Jak najbardziej możesz. Jak najbardziej możesz. Dobra. Nie, za nisko. Ciekawe. A ja w ogóle nie powinienem się tu zatrzymywać, co? Tak, chyba tak. Trzeba po prostu robić to ciągiem. Trochę nie wiem, co się wydarzyło, tak szczerze. Nie. I tak wytracam całą prędkość, więc nie ma co tego przedłużać. Powinienem dolecieć. Czemu nie dolatuję? Ciekawe. A może właśnie nie powinienem w ogóle klikać przycisku tutaj? To jest ciekawy koncept. Leć! Jestem gdzieś. Nieważne! Punkty minus 40 tysięcy. Nieważne! Tak! Udało się! Punkty minus 40 tysięcy. Doskonale.
hit. Dużo prób, długie próby, minus 40 tysięcy punktów, ale Speed Tech to naprawdę fajna mapa wykorzystująca te mechaniki, których wcześniej specjalnie nie wykorzystywałem. To przyspieszenie, lepsze skoki, bardzo to było dynamiczne, trochę momentami przypominające autoscrolle, ale nie na tyle, żebym się sfrustrował. Było to spoko, absolutnie. Dobra mapa, dobry Hard Demon, dzięki wam bardzo. Dzięki wam bardzo, YouTubie. Dobra, lecimy z kolejną mapką, Antithesis. Bye. Ten pan. Kolejna mapa, tym razem z listy Vilgaxa. Ostatnio to trochę mieszamy, bo mamy bardzo dużo różnych źródeł. Kolejna z listy Vilgaxa. O tej mapie on napisał: to poziom piękny platformowy, ale niech piękność nie sprawi, że będzie bardzo łatwy? Że wydać się, że... Niech piękność cię nie zmyli? Nie zasugeruje? Antithesis, bawmy się dobrze. Jedziemy z tym. O, była jakaś gra chyba z podobnym klimatem. Mam takie wrażenie. A, no tak, to ma sens. To ma sens. O, aż założę drugą słuchawkę. Rzadko gram z drugą. Ja mam nick Cassini Lessi w GD. Gram same platformer levele, dokładnie tak. Tylko nie ty, unskilled player. Wiesz co, nie powiedziałbym, że się załamałem, po prostu ten tryb mnie na tyle irytuje, że nie gram zbyt długo. Nie ruszam tych map, po prostu. O, okej. Git. Ale w sumie można powiedzieć, że się załamałem, no. Trochę przesadziłem chyba z tym rozbujaniem tego gościa, co? No, muszę go delikatniej tu rozbujać, jak chcę to zrobić. Obecny tu Vilgax mi przedstawił tej grze i ja, pamiętając, jak Geometry Dash wyglądał, jeśli chodzi o ten standardowy tryb autoscroll, stwierdziłem, że nie będę grał tych autoscrolli. No i jak wróciłem do tego i spróbowałem, to faktycznie te autoscrolle mi po prostu nie leżą. Ten tryb, gdzie nie mam kontroli nad postacią, mi nie leży. Więc nie gram autoscrolli po prostu, bo nie sprawiają mi przyjemności. Za to platformówki i to, co tutaj ci ludzie robią z tymi mapami, jest niesamowite, więc gram kolejne te poziomy, bo po prostu warto. I się dobrze przy nich bawię przy okazji. Od kiedy gram w GD? Teraz to będzie... Unskilled Playerness. Dzięki za followa. Dziękuję. A gram, no teraz będzie z 2 miesiące, słuchaj. A ja mogę... No Boże, przecież ja od początku powinienem był tak zrobić. Dobra, muszę skoczyć tak, żeby się odbić lepiej, dobra. Git. O, dobra. Okej. Okay. Spoko. Jak daleko jestem w stanie sięgnąć? Na tamtą półkę muszę wylądować. Ajkej. Prosty skok. Muszę się wybić maksymalnie, bo inaczej nie dolatuję. Ale mi ta muzyka daje jakimś Life is Strange albo czymś podobnym. Ej, serio, ja to jestem przynosicielem szczęścia. Vilgax, przynosiciel szczęścia.
Zapomniałem o tym. Ja osobiście częściej gram w autoscrolle, jakoś bardziej satysfakcjonujący gameplay dla mnie. Gameplay? Moim zdaniem jest dużo większa satysfakcja z przejścia poziomu rzeczywiście. Ale gameplay? Tam nie ma gameplayu, wciskasz spację. O Jezu, ale obraziłem teraz wszystkich. Ja wiem, że właśnie obraziłem cały czat i wszyscy wyjdą, ale... Bo klasyk mi się znudził, ale po boku gram sobie Stratos jako to Extreme Demon. O matko, to będzie trudne. Kurde, dobra, muszę się złapać w to i dać się wciągnąć. Jakoś tak mnie strasznie mindfuckuje ten fragment i nie jestem w stanie tego zrobić dobrze, nie wiem czemu. No, teraz git. Kilka niemożliwych bezsensownych. Przyjemne tortury. No są takie rzeczy, które są przyjemnymi torturami. Z takich gier, które określam jako przyjemne tortury, ukończyłem Contra Shattered Soldier. Ale to mnie Wilgax znowu zaraz wydziedziczy za to. Ups. Okej. Okay. Kurde, no muszę to zrobić. Później muszę kliknąć. O właśnie, dobra, okej. Okay. To już mam obcykane, słuchajcie. Prawie. Grałem w Towerverse. Mam nawet, na YouTubie jest nagrany Towerverse. Pierwszy odcinek z Towerverse'a, bo to jest rozbite na dwa odcinki. Jest... Na miniaturze jest Link, bo uznałem, że jest całkiem mocno inspirowany Legend of Zelda. Moment. To zmieni grawitację i ja wtedy muszę zrobić to sprytnie. Chyba, że górą przeskoczę. Dobra. To było sprytniejsze, dobra. Oh, fuck. Się nauczyłem tych mikropikseli, patrzcie. Chyba, że teraz jumpnę i umrę. Co ja narobiłem najlepszego? Dolecę tam? Dobra, doleciałem. Tam już jest zapis! Co? Czemu ja tak spadłem jak kamień? Przecież to mnie spowalnia. Dobra, jestem. Ale fajna jest ta piosenka, bardzo mi się podoba. W ogóle cały ten level daje takim kojącym, uspokajającym vibe'em. Dobra. A, serio? Nic tego nie wyjaśnił chyba. Mythic level to taki poziom z niebieskim płomieniem przy mordzie. A, widzisz.
Tak, w sensie nie wiedziałem, że to jest mityk, ale wiem, pamiętałem już, co oznacza niebieski płomień. Stresujący moment. Nie lubię takich. Szczególnie, że to zrobiłem za pierwszym razem, a teraz przez to, że przestrzeliłem, cały czas dolatuję za blisko. Niesamowite to jest. O, dobra. Uj, dobra. Aha. Oj, nie kliknąłem spacji, of course. O nie, a nawet tam stanąłem na pikselku, nie wiem, czy widzieliście. God damn it. To się mogło udać, a się nie udało. Jump. To jest dość trudny skok tu. O, nice, dobra. Aha. Ciekawe, jakbym mógł tam doskoczyć, to byłoby bardzo miło. Spróbujemy. Ha. Nie. Chyba nie dam rady. Może z jakiegoś mikro... A może jakbym tak stanął na tym pikselu tu? To bym nawet doskoczył? To by mi ułatwiło ten początek, szczerze. Ha. O, no i git. A. Ta. Chciał się wycwanić. To się nie udało. Nie, w sensie obijam się o eskaton ogólnie. Widziałem nawet w komentarzach, nie tylko u siebie, ale też właśnie u Juniorskiego, którego miałem okazję dzisiaj i ostatnio prześledzić. Edge of Destiny. Dobra. Nie mam już miejsca na błąd. Bam! Strzałunia. O, co? To nie koniec? O. Aha. Nie w tę stronę. No, co? Czemu to nie zadziałało? To jest ściana. A, tu jest ściana. Okej. Okay. Ale ja nie dam rady tak daleko. Chyba. A, dałem. Git. O. Myślałem, że to koniec, szczerze mówiąc, tej mapy. Jestem w szoku. Ale pozytywnym. Jest mega klimatyczna. Bardzo dobrze mi się w nią pyka teraz. Czemu ja zawsze próbuję na tym wylądować, tak jakby to była półka? Oh. Huh. No, muszę go rozpędzić w jakiś sposób. Trumna dance. Co ja odwaliłem?
Dobra. Teraz tak to szybko mi zmieni. O, dobra. Grawitację. To mi zmieni grawitację i muszę zrobić tak, wylądować na... Bo nie doskoczę do zielonego. Wylądować na żółtym, cofnąć się i zrobić taką pętelkę. Raz, dwa, nice. O nie, przy samym zapisie. Zapomniałem, co mam tu zrobić. Dobra, jest git. Co? Poszukaliście mnie! Okej. Nie! Dobra, kolejny checkpoint. Żebyś nie szukał. A, dzięki, właśnie, bo miałem, i tak bym się upomniał na koniec levela, bo pamiętam o tobie. Skąd spenetrowałem twoją matu... O Boże Święty. Nie bierz tego do siebie, przepraszam. Boże. Nie ma tak jak kogoś wyzywać, a potem zaraz zacząć przepraszać. Ale nie, po rodzinie tu nie jedziemy, dobra? Po rodzinie nie jedziemy. Obrażaj go jak facet, a nie. Mama jest święta. Nawet nie będę Wilgax pytał, czy żartujesz, bo to zbyt smutne. Jeśli nie żartujesz, to jest bardzo smutne, jeśli żartujesz, to jest też smutne. Aj, no tak, zapominam, że to niebieskie tak gwałtownie mi wpływa na tą grawitację. Wkurza mnie to czasem. Dobra. Teraz robimy to dobrze. Dobra, jest to raz. Słabo widziałem, tak szczerze. Oła. Weszłam na twój serwer. A już miałem nadzieję, że jesteś kobietą. Wiesz, jakbym bym miał statystykę tu na streamie teraz? No co ja znowu odwaliłem w tym prostym miejscu? W ogóle długa ta mapa. Ja nie psuję tu aż tak dużo. Po prostu naprawdę długa mapa. Dobra, tu ostatnio skiepściłem. Za każdym razem mocno? Za każdym razem mocno. Git. Spoko. Helltaker wygląda na silniku Geometry Dasha. Autokorekta myśli, że jestem kobietą. No cóż, to AI się nie sprawdza w tych czasach na razie. Dużo fajnych funkcji, ale jednak.
Antithesis, powiem wam, bardzo fajna mapa. Byłem w szoku, bo była taka bardzo cozy, taka przytulna, mimo tego, że miała kilka trudnych skoków, bardzo fajnie mi się w nią grało. Bardzo przyjemnie, przede wszystkim właśnie dlatego, że dawała mi taką przestrzeń do tego, żeby próbować po raz kolejny. Naprawdę chyba mapa, która dała mi największe poczucie komfortu do tej pory.